Za nami pierwsza kolejka Ligi Mistrzów 17-18, czyli najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie. W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie wszystkie najważniejsze wtorkowe oraz środowe wydarzenia, koncentrując się jednak na polskich zawodnikach. Nie zabraknie także drużyny kolejki oraz nominacji do najlepszego zawodnika tych dwóch ostatnich dni. Ponadto przedstawię kilka rekordów, ciekawostek oraz anegdot. Polscy zawodnicy w większości raczej nie mogą być usatysfakcjonowani swoimi występami po pierwszej kolejce. Z wszystkich 9 Polaków biorących udział w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, swój mecz wygrał zaledwie jeden. Zacznijmy od nieco zaskakującej porażki Napoli z Szachtarem Donieck. Doszło do niej równo rok po tym, gdy ekipa Zurich również na Ukrainie mierzyła się z Dynamem Kijów. Wtedy niekwestionowanym bohaterem został Arkadiusz Milik, który strzelił 2 gole i dzięki niemu Napoli zainkasowało 3 punkty. Tym razem miało być tak samo. Polski napastnik przekonywał, że jest w świetnej formie, a do tego dostał szansę gry od pierwszej minuty. Co prawda udało mu się zamienić 11 na gola, jednak niestety był to jedyny jego celny strzał w tym spotkaniu. Media na Półwyspie Apenińskim nie były zadowolone z jego występu, poniekąd obwiniając go za tę porażkę. Neapolitański dziennik Corriere del Mezzogiorno postawił tezę, że dopóki Mertensa nie ma w ataku, to Napoli nie potrafi grać w swoim odpowiednim rytmie. Niestety jeszcze większa krytyka spadła na Piotra Zielińskiego. La Gazzetta dello Sport dała mu notę 5 w skali od 1 do 10, argumentując, że piłkarz w końcu otrzymał swoją szansę gry od pierwszej minuty, jednak zupełnie jej nie wykorzystał. W hitowym starciu Tottenhamu z Borussią Dortmund w wyjściowym składzie oczywiście zagrał Łukasz Piszczek. Dla polskiego obrońcy jest to już 6. edycja Ligi Mistrzów, w której występuje ubrany w żółto-czarną koszulkę. Warto zaznaczyć, że jest to najlepszy wynik spośród wszystkich grających dotychczas obcokrajowców w ekipie BVB. Mimo ustanowienia tego rekordu, Łukasz Piszczek środowego spotkania na pewno nie będzie wspominał w sposób pozytywny. Polskiego reprezentanta obwinia się za utratę 3. gola. Po pierwsze, najpierw złamał linię spalonego, a później nie zdołał zablokować strzału Harry'ego Kane'a. Zawodnik ten jest w niezwykłej formie. W tym roku strzelił już 29 goli, średnio strzelając przeciwnikowi bramkę co 76 minut. Ciężko w tym momencie jest znaleźć piłkarza skuteczniejszego od Harry'ego Kane'a. Tak właściwie to w tym roku jest tylko 3 takich zawodników. Jednak co ważne, do tej trójki należy m.in. Robert Lewandowski. Podczas wtorkowego meczu z Anderlechtem Polak powiększył swój dorobek, wykorzystując rzut karny. W tej dziedzinie Lewy nie ma sobie równych. Ostatni raz z 11 metrów spudłował w sierpniu roku 2014. Od tego momentu wykorzystał 25 kolejnych jedenastek. Z kolei Łukasz Teodorczyk niestety nie powiększył swojego dorobku bramkowego i wciąż musi czekać na swoją pierwszą bramkę w Lidze Mistrzów. Chelsea rozgromiła u siebie Karabach Agdam 6-0. Trudno przy takim wyniku powiedzieć cokolwiek pozytywnego o obrońcach ekipy z Azerbejdżanu. Jednak warto zaznaczyć, że wśród nich zdecydowanie najlepiej spisywał się Kuba Rzeźniczak, który podczas tego jednego spotkania zagrał na 4 różnych pozycjach w defensywie. Przy tej okazji należy również oczywiście docenić jego niezwykły gest, którym pokazał, że nie zapomniał o swoich korzeniach. Zaprosił on na to spotkanie aż 15 niepełnosprawnych kibiców Legii, którym sfinansował nie tylko bilet, ale także lot oraz hotel. Za to Monaco Kamila Glika w teoretycznie najtrudniejszym meczu w swojej grupie zremisowało z RB Lipsk. Polski obrońca nieco zawinił przy jedynej bramce dla Byków, gdyż nie zdołał dogonić Emila Forsberga. Jednak w całym spotkaniu zaprezentował się z dobrej strony. Otrzymał on od L'Equipe jedną z najwyższych ocen spośród wszystkich graczy na boisku. Niestety nasi bramkarze Łukasz Skorupski z Romy oraz Wojciech Szczęsny z Juventusu swoje spotkania przesiedzieli na ławce rezerwowych. Teraz przyszedł czas na przedstawienie drużyny kolejki, którą skompletował jeden z moich ulubionych portali WhoScored.com. Warto zaznaczyć, że zestawienie to powstało tylko i wyłącznie w oparciu o statystyki indywidualne zawodników, a nie na podstawie czyjejś subiektywnej opinii. Nie trudno zauważyć, że najlepszym zawodnikiem w tej pierwszej kolejce, przynajmniej na podstawie statystyk, był John Stones. Walnie przyczynił się on do rozgromienia Feyenoordu, który po 15 latach wrócił do Ligi Mistrzów. Angielski obrońca
nie tylko strzelił 2 gole, ale i zanotował liczbę 131 podań, co jest najlepszym wynikiem w historii Manchesteru City grającego w Lidze Mistrzów. Przy czym ogólna celność jego podań w tym meczu wynosiła 98%. Tak natomiast prezentują się statystyki najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. Jak widzicie, znalazło się tu nawet miejsce dla Łukasza Teodorczyka, który w tym momencie ma najwięcej wygranych pojedynków powietrznych. A na koniec jeszcze dwa fakty, tudzież dwa rekordy, które przejdą do historii Ligi Mistrzów po tej kolejce. Dzięki bramce w meczu z Celticiem Kylian Mbappé stał się pierwszym nastolatkiem w historii tych rozgrywek, który strzelił przynajmniej jednego gola w barwach dwóch różnych drużyn. Z kolei Cristiano Ronaldo wczoraj zdobył swoją 12. bramkę po rzucie karnym w Champions League. Pod tym względem nikt nie jest od niego lepszy. Na dziś to już wszystko, wielkie dzięki za uwagę, wyniki wczorajszego instagramowego konkursu z szalikami znajdziecie w opisie. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i do zobaczenia.